Dzień dobry. Dziś zaproszenie do rodziny królewskiej. Chciałbym Państwu pokazać dziś lutnię, a lutnia, tak wiadomo, królowa instrumentów dawnych. W XVII, XVIII i w XVI wieku, bo to jest też czas królowania lutni, było ich bardzo wiele, bardzo różnych rozmiarów, bardzo różnych gatunków, z różną ilością strun. Ten instrument akurat jest to lutnia dziesięciochórowa, pochodząca z początków XVII wieku. Budowałem ją na podstawie instrumentu Tiefenbrückera, datowanego na 1612 rok. Jest to zupełnie inny instrument niż lutnia średniowieczna, którą Państwu kiedyś pokazywałem. Dużo bardziej skomplikowany, dużo bardziej wyrafinowany w swojej konstrukcji. W przypadku lutni średniowiecznej, którą kiedyś Państwo oglądali, korpus jest zbudowany z 9 identycznych żeber. Tutaj te żeberka, nie dość, że ich jest więcej, bo jest ich 13, one są kształtowane nieidentycznie, nie tak samo. To znaczy od środkowego żebra rozchodzą się na bok pary żeberek, można powiedzieć, które są innego kształtu. Właściwie każda z tych żeber jest trochę innej geometrii, trochę innego kształtu. To daje razem nieco inny przekrój pudła niż w lutni średniowiecznej. Bardziej spłaszczone w tym miejscu, nieco wypukłe tutaj i takie poszerzone jakby tu po bokach. To daje oczywiście inne brzmienie, inny rezonans. Całość, tak jak mówiłem, jest wykonana z 13 żeber drewna z gruszy. Te żeberka są bardzo cienkie, to są plasterki 1,6 mm grubości, więc naprawdę bardzo delikatne. Skleja się je na takiej specjalnej formie. Potem, jeśli się zdejmie te sklejone żebra, no to właśnie powstaje taka wspaniała misa. Płyta rezonansowa jest zrobiona, jak zwykle, z iglastego drewna świerkowego, o bardzo drobnych słojach i również jest bardzo cienka. W najgrubszym miejscu ma niewiele poniżej 2 mm, w najcieńszym, czyli w tym miejscu, gdzie jest wycięta rozeta, jest to około milimetra grubości. Taka rozeta to jest też bardzo dużo pracy, około prawie 3 dni wycinania cierpliwego skalpelem, takimi specjalnymi nożykami, tak aby to drewno nie pękło. Więc jest to konstrukcja bardzo delikatna. Oczywiście płyta jest wewnątrz wzmocniona belkami, bo tak to byłaby zbyt wiotka i bardzo łatwo byłoby ją złamać. Poza tym nie wytrzymałaby nacisku takiej ilości strun. Lutnia dziesięciochórowa, tak jak mówiłem, to nie jest 10 strun, tylko 10 par strun, z wyjątkiem skrajnej, najwyższej struny, która jest pojedyncza. Czyli w sumie tych strun jest 19. Nastrojone są w taki sposób, że można powiedzieć, jest to połączenie stroju podobnego do stroju gitary ze strojem podobnym do stroju harfy. Czyli pierwszych 6 chórów jest nastrojonych na sposób, można powiedzieć, zbliżony do dzisiejszej gitary, czyli kwarty z jedną tercją. Natomiast kolejne następne struny, kolejne następne chóry są strojone podobnie jak harfa, czyli diatonicznie, po kolei, stopniami w dół. Te pary strun najwyższe są strojone identycznie, czyli ten sam dźwięk dwie struny wydają, natomiast kolejne, niższe, są strojone w oktawie. Dla wzmocnienia tego dźwięku, dla pełnego brzmienia instrumentu. Szyjka takiej lutni powinna być lekka, więc jest zbudowana z drewna świerkowego i oklejona cienkimi plasterkami, tutaj akurat w takie paski z hebanu i gruszy. Również na zewnątrz, od góry jest naklejony cienki plasterek hebanu. Tak samo komora kołkowa jest zbudowana w ten sposób, że całość jest w konstrukcji zrobiona z gruszy i oklejona z zewnątrz 1,5 mm plasterkiem drewna hebanowego, twardego, błyszczącego, nie potrzebującego właściwie żadnego lakieru. To jest drewno tylko wypolerowane, nasączone olejem, jest gładkie, bardzo ładnie się trzyma. Przepraszam, niestety nic na tym instrumencie nie jestem w stanie zagrać dla człowieka, który
jest przyzwyczajony do 4 strun, no obecność 19 jest przerażająca. Więc postaram się Państwu zagrać jedynie, może jeden akord, żeby usłyszeć, jak to brzmi w akordzie. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej lutni albo innych moich instrumentów, proszę pisać na adres instrumenty@odwa.pl.